Wkrótce odbyło się spotkanie autorskie z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, autorem książki Pociąg do Polski. Publikacja jest wyborem publicystyki z ponad 10 ostatnich lat. Zdaniem autora, kto przez ten czas nie czytał gazet, temu książka opowie Polskę. Spotkanie odbyło się 26 września o 18 w sali NOT przy ulicy Piłsudskiego. Współorganizatorami spotkania byli Sławomir Szymański z Grudziądza, kandydat do Sejmu RP, radny z Grudziądza oraz Zbigniew Giżyński, poseł z Torunia, a także kandydat na senatora Grzegorz Kazimierz Górski. Na spotkaniu byli obecni także pani poseł Marzenna Drab, posłanka z Grudziądza oraz Jan Krzysztof Ardanowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, kandydat na posła z list Prawa i Sprawiedliwości z pozycji pierwszej. Spotkanie miało formułę otwartą, rozpoczęto wykładem profesora Zybertowicza, a następnie słuchacze mogli zadać pytania profesorowi oraz zgromadzonym na sali posłom i radnym. Pan Sławomir Szymański podkreślał, że mimo wcześniejszego wysłania informacji do lokalnych mediów, jedynie Fakt i Nasze Miasto zamieściło informacje o spotkaniu, a pomoc w organizacji spotkania powzięło tylko Radio Maryja. Nasza redakcja jednak otrzymała informacje dopiero w nocy na dzień przed planowanym spotkaniem. Natomiast postanowiliśmy nagrać wystąpienie profesora Zybertowicza oraz całą dyskusję, by mogły obejrzeć je osoby, które na spotkaniu nie pojawiły się z takich lub innych względów. Zapraszamy na pełną relację. Szanowni Państwo, bardzo mi miło w imieniu współorganizatorów dzisiejszego spotkania wszystkich Państwa serdecznie przywitać. Pozwolę sobie zacząć od naszego gościa, którego mamy przyjemność witać w Grudziądzu, wybitnego polskiego socjologa, pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, byłego doradcę świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, doradcę do spraw bezpieczeństwa, pana profesora Andrzeja Zybertowicza. A pana profesora witałem w imieniu nas wszystkich, ale w szczególności w imieniu współorganizatorów, którzy razem ze mną to spotkanie organizują, pana profesora Grzegorza Górskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Grudziąckim do Senatu i pana radnego Sławomira Szymańskiego, także kandydującego do parlamentu, ale w wyborach do Sejmu z miejsca 20 z Okręgu Toruńsko-Włocławsko-Grudziąckiego. Witam także bardzo serdecznie panią poseł Marzenę Drab, posłankę obecnej kadencji, ale także ubiegającą się o reelekcję z miejsca 4 oraz lidera naszej listy, radnego wojewódzkiego, byłego wiceministra rolnictwa oraz byłego doradcę świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego do spraw rolnych, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ja się nazywam Zbigniew Giżyński, będę miał przyjemność. Proszę Państwa, przyjęliśmy taką konwencję, że najpierw głos zabierze autor, bohater dzisiejszego spotkania, autor książki, która jest kanwą do tego i wielu innych spotkań, pan profesor Andrzej Zybertowicz. Książka, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, ma bardzo przewrotny, tajemniczy tytuł Pociąg do Polski, Polska do pociągu. O tym, cóż się za tym nieco tajemniczym tytułem kryje, pan profesor za chwileczkę powie. Po słowie pana profesora zapraszam Państwa do dyskusji, do pytań, zarówno do pana profesora, jeżeli by były jakieś inne osoby, to jak najbardziej wszyscy jesteśmy również otwarci. A na koniec poproszę pana profesora Grzegorza Górskiego, aby już na zakończenie dokonał podsumowania tej naszej dyskusji, tego naszego spotkania. Jednocześnie zachęcam do tego, aby każdy z Państwa, kto ma taką ochotę, zaopatrzył się w gazetkę, którą kolportujemy, w ulotki wyborcze. W tej gazetce, proszę Państwa, zachęcam bardzo, są wypisane inne spotkania, które niekoniecznie już w Grudziądzu, ale w innych miastach tutaj w okolicy są współorganizowane, na które bardzo serdecznie zapraszam. W szczególności zapraszam o jednym spotkaniu powiem dodatkowo, ponieważ nie jest w tej gazetce wyszczególnione. Ona jest kolportowana tu w okolicach
Grudziądza i w Rybinie w sobotę za tydzień o 13, a w Toruniu o godzinie 17, gdyby ktoś był zainteresowany, ja precyzyjny adres, będzie gościła na moje i pana profesora Górskiego i pana profesora Polaka zaproszenie pani profesor Jadwiga Staniszyn. I już dzisiaj na to spotkanie państwa bardzo serdecznie zapraszam. W sobotę o 13 Rybinie w kinie albo o 17 w Toruniu w Centrum Kształcenia Ustawicznego, plac Świętej Katarzyny 8. A teraz inny socjolog, pan profesor Andrzej Skrzydłowicz, któremu oddaję głos. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę być u państwa. Ostatni raz byłem w Grudziądzu, że pani poseł prawnie zaprosiła z wykładem o moich służbach. Widzę, że kilka osób to obecnie dzisiaj było. Wtedy zacznę, proszę państwa, od wytłumaczenia się z tytułu tej książki. Proszę zwrócić uwagę, ta książka ma tytuł Pociąg do Polski. Słowo pociąg jest wieloznaczne. Gdybym jako żonaty mężczyzna miał pociąg dodatkowo do pani poseł Drab, to byłoby to niestosowne. I pewno księgarnia naszego dziennika w Warszawie, gdzie miałem okazję podpisywać książkę przez 2 godziny, by się nie zgodziła na to. I redaktor Robert Knapp, który prowadził ze mną rozmowę w telewizji Trwam, nie zgodziłby się pewno, gdyby o to chodziło. Jeszcze gorzej by było, gdyby ten pociąg tu mógł oznaczać jakiś specjalny sentyment do mojego kolegi, byłego doradcy prezydenta Krzysztofa Ardynowskiego. Ale nie o ten pociąg tutaj chodzi. To jest pociąg, proszę państwa, w podwójnym sensie. Zacznę od tego sensu ostatniego. Polska do pociągu. Otóż ta książka to jest zbiór moich komentarzy, analiz, wywiadów, artykułów z ostatnich bodaj 12 lat. Jeśli ktoś z państwa, albo ktoś z waszych rodzin, przez ostatnie 10-12 lat nie czytał gazet, to ta książka mu powie to, co trzeba mieć w Polsce. Jakie mamy problemy, jakie są ścieżki wyjścia, kto nas kiwa, a kto mówi prawdę. Dlaczego Polska to pociąga? Otóż nawet jeśli ktoś idzie na krótką trasę, to minister Grabarczyk stara się, żeby zdążył tę książkę przeczytać w jednej podróży. On już zadbał, żeby ta podróż nie trwała zbyt krótko. Zatem, proszę państwa, jest to książka, która opisuje pewne problemy, pewne mechanizmy. W tym mechanizmie ukryte polskiej polityki. Ja za chwilę w krótkim wprowadzeniu o niektórych z tych mechanizmów będę chciał z państwem porozmawiać. O waszych wrażeniach, o waszych uwagach. Kiedy, proszę państwa, wpadłem na pomysł, że trzeba tą książkę wydać. Było to w grudniu ubiegłego roku. Byłem na dworcu centralnym. Proszę państwa, stałem w tłumie ludzi. W tym wtedy wprowadzone były nowe rozkłady jazdy. Nowe rozkłady jazdy. Z głośników szły jedne informacje, z ekranów inne informacje o pociągach. Tłum ludzi przechodzących z jednego miejsca na drugie. I w którymś momencie ten tłum ludzi złorzeczących, rozłoszczonych, tu było chłodno, wilgotno, ktoś mówi, głosowaliście na platformę, co teraz macie. I w tym momencie człowiek młody, wykształcony, dość elegancko wyglądający, prawie tak jak doktor Giżyński mówi, tylko bez żadnej polityki tutaj. W tym momencie przypomniało mi się, proszę państwa, z tym, że on miał prochowiec, bo było chłodno. Proszę państwa, w tym momencie przypomniało mi się, co ustalili antropologowie i podróżnicy, gdy na początku XX wieku odwiedzili plemiona pierwotne. Otóż znaleźli takie plemiona, które nie wiedziały, skąd się biorą dzieci. Te plemiona istniały, oni się rozmnażali, dzieci były rodzone, ale nie wiedzieli, jaki jest związek między pewną czynnością robioną tam w chacie, takimi tak zwanymi śmiesznymi ruchami, a sytuacją, która miała miejsce po 9 miesiącach. Proszę zwrócić uwagę, coś się dzieje dziś wieczorem, a za 9 miesięcy jest dziecko. Czy zdrowo myślący człowiek widzi jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy? Jak ja powiem dowcip i pan radny się będzie śmiał, to każdy widzi, coś powiedział Zbierkowicz, radny się śmieje. Widać związek przyczynowo-skutkowy. Czy widać związek między przyczynowo-skutkowy, między śmiesznymi ruchami pewnego wieczoru i bólami porodowymi? Nie. I to samo wrażenie przy
na dworcu w Warszawie ludzie idą albo nie idą do wyboru, wrzucają kartkę i potem mają wyborczą, głosują na kogoś, a potem mają sprawną lub niesprawną infrastrukturę, sprawną lub niesprawną służbę zdrowia, sprawną lub niesprawną policję i nie widzą żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Nie widzą związku między swoją aktywnością lub biernością i sposobem rządzenia Polską. Człowiek, który wyglądał na inteligentnego, wykształconego, był przyzwoicie ubrany, mówi tylko bez żadnej polityki. Z czym się to, proszę Państwa, wiąże? Wiąże się to z bardzo poważnym problemem, który polega na tym, że ludzie, którzy rządzą Polską w ostatnich latach oraz ci, którzy ich wspomagają w mediach i w biznesie, chcą zabrać Polakom politykę. Zaraz to wytłumaczę, na czym to polega. Czy pamiętacie w samorządowej kampanii wyborczej duże plakaty, billboardy, zdjęcie premiera, no trochę odmłodzonego, ale on się nie przepracowuje, może właśnie na latach było to zdjęcie zrobione, wyglądał z 20 lat młodziej i napis: nie róbmy polityki, budujmy mosty. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły. Proszę Państwa, zastanówmy się, co na tym plakacie się dzieje. Większość osób nie uświadomiło sobie, jak bezczelne kłamstwo jest powiedziane na tym plakacie. Bezczelne, inteligentne kłamstwo. Wytłumaczę, dlaczego bezczelne i powiem, dlaczego inteligentne. Proszę Państwa, Donald Tusk jest człowiekiem, który ostatnie 20 kilka lat żyje z polityki. To nie jest nic złego, jest zawodowym politykiem. Żyje z polityki, ponieważ ludzie go wybierają, żeby był parlamentarzystą. Dzięki temu może pełnić ważne urzędy publiczne. Był marszałkiem, wicemarszałkiem Senatu, jest premierem. Człowiek, który żyje z polityki i jest współodpowiedzialny za kształt Polski, który jest człowiekiem, który ma największą władzą polityczną w kraju, jest premierem, mówi: nie róbmy polityki. Czyli on mówi tak: nie róbmy tego, za co wy mi wyborcy płacicie, za co podatnicy mi płacicie. Nie róbmy tego, do czego zostałem powołany. Premier jest powołany do robienia polityki. Dlaczego Donald Tusk to mówi? Donald Tusk jest inteligentnym, wykształconym człowiekiem, jest doświadczonym politykiem. Dlaczego mówi ludziom, dlaczego zawodowy polityk uśmiecha się z wielkich billboardów, mówi do ludzi: nie róbmy polityki. Mówi to dlatego, że z badań moich kolegów socjologów wyszło mu, że ten przekaz, to co jest pokazywane na tym plakacie, do ludzi trafi. Dlaczego mu to wyszło? Otóż badania pokazują, że wielu Polaków czuje niechęć do polityki, że wielu Polaków źle reaguje na konflikt polityczny, że wielu Polaków źle reaguje, gdy politycy się kłócą, że mamy tak zwany niski poziom tolerancji na konflikt. Proszę Państwa, w demokracji konflikt jest zawsze, ponieważ dynamiczne społeczeństwo, w którym jest wielość, pluralizm interesów, składa się z grup, które mają różne interesy. Prawda? Wiadomo, że producenci chcieliby sprzedawać swoje produkty jak najdrożej, konsumenci chcieli kupować jak najtaniej. Naturalny konflikt interesów. Jeśli takie konflikty interesów są w sposób jawny dyskutowane, rozważane i rozwiązywane, to mamy demokrację. Jeśli są rozwiązywane za kurtyną, a przekazy finansowe są pod stołem, to mamy pozorną demokrację, mamy fasadę. Spójrzmy, co się dzieje. Jeśli w parlamencie Sejm, w którym pracuje dr Giruński, ma jakiś ciężki dzień, przegłosowywane są dziesiątki poprawek do ustaw. Posłowie obradują nieraz 10 godzin i są dziesiątki rzeczowych dyskusji, głosowań i decyzji. I w 8 godzinie czy w 10 godzinie któryś poseł jest zmęczony, puszczą mu nerwy i nawrzuca drugiemu. Wieczorem w faktach nie dowiecie się, że cały dzień ciężko pracowali, że rozważali sprawy ważne dla kraju,
dla nas nieważne dla kraju, albo dla siebie, ale że jednak pracował. Usłyszycie 40 sekund tego, że jakiś powiedział jakąś bzdurę. Będziecie myśleli, ta polityka czy politycy to jest wszystko bez sensu. Powstaje pytanie, dlaczego media chcą zniechęcić Polaków do polityki? Za chwilę na to pytanie odpowiem, ale jeszcze, proszę Państwa, parę uwag. Co się wydarzyło w ostatnich 6 latach? Gdy niedawno miałem spotkanie koleżeńskie mojej klasy z ogólniaka LO nr 5 Bydgoszczy, to jak się na mailach zwoływaliśmy, to organizatorzy pisali, jak się spotykamy, żadnych rozmów o polityce. Gdy ludzie spotykają się na weselu, na sypie, przy grillu, na działce, na wczasach, mówią, nie rozmawiamy o polityce. Dlaczego? Jak rozmawiamy o polityce, zaczynamy się kłócić, zaczynamy się obrażać. A ludzie wolą się lubić, szanować, współpracować. Nie umiemy rozmawiać ze sobą o polityce. Nawet taksówkarze warszawscy, którzy od lat lubili plotkować, rozmawiać o polityce, boją się rozmawiać z klientem, dopóki nie zorientują się, jakie on ma poglądy. Co się wydarzyło, proszę Państwa? Skrócono za pomocą przemyślanego mechanizmu medialnego Polaków w taki sposób, że utraciliśmy do siebie zaufanie, szacunek, chcąc ocalić resztki szacunku, rezygnujemy z rozmowy o polityce. Nie mamy umiejętności kulturalnego wspierania się. Gdy jakieś 10 dni temu miałem jedno z pierwszych spotkań promocyjnych tej książki, Pociąg do Polski, w Sochaczewie. Poprosiłem mojego wielodnego przyjaciela, adwokata z tamtego miasta, który sympatyzuje z Platformą, nie pan, chociaż jest jej członkiem, a chociaż nie jest żadnym działaczem, żeby przedstawił krytyczny komentarz do tej książki. I on to zrobił, rzeczowy, krytyczny komentarz. Dyskutowaliśmy. Organizatorem spotkania był Klub Gazety Polskiej. Kilka osób nie mogło wytrzymać i zaczęło obrażać go. Ludzie z obu stron obrażają się wzajemnie. Środowiska niepodległościowo-prawicowe mówią o środowiskach platformerskich i SLD-owskich zdrajcy. A oni uważają nas za moherów, przygłupów i oszołomów. Kto na tym korzysta, proszę Państwa, że Polacy nie potrafią ze sobą rozmawiać, w tym o polityce? Kto na tym korzysta? Korzystają przede wszystkim władcy i oligarchowie biznesu. Dlaczego? Badacze amerykańscy zastanawiali się, na czym polega skuteczność oddziaływania mediów na ludzką psychikę. Jeśli ludzie oglądają jakiś przekaz, na przykład występuje premier, w zeszłym tygodniu, premier Tusk występuje na stacji metra w Warszawie i opowiada, że jedzie z Tuskobusem, z tyłu ma wielki napis 300 miliardów złotych z Unii, i jak wybierzemy Platformę, dostaniemy te pieniądze. Ja za chwilę wrócę do tej sytuacji, ale co się dzieje, kiedy ludzie w mediach widzą przekaz? Gdy potrafimy między sobą rozmawiać, ludzie zastanawiają się, czy ta prezydencja Polski, Unii, to jest jakieś osiągnięcie Platformy, czy to się należało psu, Polsce jak psu kość? Czy to nie jest tak, że z rotacji wszystkie kraje członkowskie Unii miałyby prezydencję? Czy to nie jest tak, że rząd PiS-u w roku 2005-2007 wywalczył duże fundusze z Unii? Gdy ludzie boją się między sobą rozmawiać o polityce, nie mogą sprawdzać swoich odczuć, swoich wrażeń, nie mogą konfrontować swoich informacji, nie mogą w rozmowie w kręgu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym, sąsiedzkim impregnować, uodparniać się na propagandę. Społeczeństwo, które nie umie rozmawiać o polityce, jest skazane na bycie marionetkiem, byciem łupem wielkich mediów. Ten, kto kontroluje główne środki przekazu, ma możliwość głębszego dotarcia do naszych umysłów. Kiedy nie rozmawiamy ze sobą w domach, w miejscu pracy o tym, co usłyszeliśmy w mediach,
stajemy się bezwolnymi, biernymi odbiorcami tego przekazu. Nawet studenci socjologii, którzy mają specjalny kurs na psychologii społecznej o technikach manipulacji, szybko uczą się, że wiedza o manipulacji wcale nie chroni przed byciem zmanipulowanym. Komu zatem służy sytuacja, w której Polacy odwracają się od polityki? Służy właścicielom mediów, właścicielom środków reklamy i wielkim międzynarodowym korporacjom. Bo wtedy mogą robić z nas biernych konsumentów. Naród, który odwraca się plecami od polityki, to jest naród, który obcina sobie głowę. Bo polityka to jest sposób debatowania o wspólnym interesie, o wspólnych problemach, o sposobach rozwiązywania wspólnych dylematów. W momencie, gdy potrafiono nas tak skłócić, że boimy się ze sobą dyskutować o polityce, że utraciliśmy zdolność spokojnego wysłuchania poglądów drugiego człowieka. Przecież nie jest tak, że każdy, kto jest w platformie, albo jest przy platformie, to jest oszust, złodziej i drań. I nie jest tak, że każdy, kto jest po stronie PiSu, to jest idiota i mocha. Jak zresztą mocha nie musi być niczym negatywnym, ale tak próbowano zrobić. Proszę Państwa, z czym się to wiąże? Donald Tusk występuje rano, to był chyba wtorek, występuje rano na konferencji prasowej przed wyjazdem Tuskobusu. 300 miliardów złotych spłynie. I opowiada o tym, że jeśli jego ekipa będzie dalej rządziła w Polsce, to dostaniemy z Unii 300 miliardów. Donald Tusk nie mówi o tym, że zreformuje państwo, żeby było mniejsze marnotrawstwo środków, że wyzwoli energię kreatywną Polaków, że ułatwi proces zakładania firm, że uprości system podatkowy. Nie mówi o tym, że jego rząd naprawi jakieś rozwiązania organizacyjne w Polsce, żebyśmy sprawnie działali. Nie. On mówi, tam jest święty Mikołaj na zachodzie. Gdzie jest Zachód? Proszę Państwa, nie ma orientacji. Panie radny, gdzie jest Zachód? Pan też nie wie? To nie, ale pani poseł, nie. Radny to zanieści sobie. Pani poseł, gdzie jest Zachód? Tu. Donald Tusk mówi tam, że tam, proszę Państwa, jest święty Mikołaj. I jak przyjdziemy do świętego Mikołaja z miotającym ogonem, to święty Mikołaj nie będzie szczęśliwszy, jak będzie mógł nam dać 300 miliardów złotych. Jeśli ktoś z Państwa się czuje liberałem, liberałem w dobrym czy dobrym sensie, to musi uznać, że to jest kompletnie antyliberalne podejście. Bo liberał zakłada, że człowiekowi się głodnemu nie daje się ryby, tylko się daje mu wędkę. Złów sobie sam. Jak złowisz sobie rybę sam, będziesz miał szacunek do siebie. Człowiek, moja żona jest socjologiem, zajmuje się pomocą socjalną, pracą socjalną, pomocą społeczną. I uczy studentów, że najważniejsze jest w systemie pomocy, żeby ludziom pomagać uzyskiwać samodzielność. Jeśli komuś damy rybę i on będzie regularnie za pomocą tej ryby, którą od nas dostaje, utrzymywał swoją rodzinę, to zabezpieczy jej byt, ale nie będzie miał szacunku do siebie, że on jest głową rodziny, która potrafi zabezpieczyć jej byt. Jeśli komuś damy wędkę, powiemy, tam są łowiska, legalnie możesz łowić, i będzie łowił, to będzie już miał satysfakcję, że on sam tą rybę złowi, że nie musi ciągle wyciągać ręki. Ale wyższa szkoła, za to jest odpowiedzialny rząd, wyższa szkoła jasna, to jest to, że jemu nie musimy dawać wędki. My mu damy instrukcję sporządzenia wędki, bo on umie tę instrukcję przeczytać, jest na tyle wyuczony i umie sam legalne łowiska znaleźć. Dobra władza tworzy przedsiębiorczość. Tymczasem do czego odwołuje się Donald Tusk? Nie do przedsiębiorczości, nie do potrzeby i zdolności samoorganizacji. Odwołuje się do mentalności roszczeniowej, do myślenia, które się określa przez fachowców jako postkolonialne, czyli postniewolnicze. Niewolnik czeka, aż tam z góry mu ktoś przyniesie.
Proszę Państwa, niewolnik ma mentalność taką człowieka, który jest na dole struktury społecznej, na dole drabiny społecznej i patrzy tam na górze, czyli nie przyjdzie jakieś takie ludzkie panisko i mu nie podzieli się z nim. Donald Tusk wie, co robi. Jeśli odwołuje się w swoim przekazie do mentalności postniewolniczej, do mentalności roszczeniowej, do mentalności ludzi, którzy chcą rybę, a nie chcą sami tą rybę złowić, to robi to, bo jemu z badań wychodzi to samo, co wyszło mu w kampanii samorządowej. Ludzie są nieufni wobec polityki, a więc ja, zawodowy polityk, odwołam się do ich nieufności, będę udawał głupiego, będę mówił, nie róbmy polityki. Ludzie nie chcą, wielu Polaków, nie wszyscy, ale dostatecznie wielu, żeby to była istotna liczba. Dostatecznie wielu z nich nie chce brać swojego losu w swoje ręce. Nie ma zdolności tworzenia firm. Nie ma zdolności tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma zdolności uruchomienia oddolnej aktywności. Nie ma zdolności współpracy. Nie ma zdolności wchodzenia w mądre kompromisy. Nie ma zdolności uczenia się na błędach. Czy Państwo wiecie, że jak się czyta opinie wystawione przez psychologów i psychiatrów, recydywistów. Oni są oskarżeni przed rozpoczęciem procesu. W wielu przypadkach się wysyła ich do psychologa, do psychiatry. I często w tych opiniach powtarza się taki wzrok. Oskarżony albo podejrzany nie posiada umiejętności wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Premier państwa, który odwołuje się do mentalności niewolniczej, ludzi, którzy tylko wyciągają ręce, a nie chcą się sami, nie potrafią się sami organizować, samodzielnie zabiegać o swoje interesy, tworzyć nowe formy organizacyjne, czy biznesowe, czy nie biznesowe, to wtyka społeczeństwo mentalność starej epoki. Państwa, ponieważ on jest inteligentnym człowiekiem i wie, co robi, to można śmiało powiedzieć, że to jest władza oparta na kłamliwym przekazie. Przed rokiem 2007, przed wyborami 2007 roku, i o tym mówię w mojej książce, udało się wmówić znacznej części społeczeństwa, że PiS tworzy jakieś państwo policyjne. Podsłuchy, zagrożenia, wchodzenie o 6 rano. Do ilu mieszkań, ilu to Polakom o 6 rano weszła policja albo tajne służby? Podejrzewam, gdyby policzyć, ile takich przypadków było przez 2 lata rządów PiS-u i 4 lata rządów Platformy, a jakbyśmy podzielili przez 2, to by się okazało, że znacznie więcej. Mój kolega w roku 2007, w dniu wyborów, 21 października, był w Londynie. Poszedł oddać głos w polskiej placówce dyplomatycznej. Stał w kilkusetosobowej kolejce, głównie ludzi młodych. Tak w pana wieku część też miała okulary, czyli tak zwani czytający. Bo nie czytające, mu niepotrzebne okulary, prawda? I otóż ten kolega im mówi, w tej kolejce panował nastrój czynu patriotycznego. Nastrój czynu etycznego. Poczucie, że musimy zatrzymać PiS. PiS jest zagrożeniem dla polskiej demokracji. Jak nie zatrzymamy PiS-u, to się wszystko rozsypie. Platforma miała 4 lata, żeby wykazać wszystkie zbrodnie PiS-u. Oczywiście znaleziono różne nieprawidłowości, proszę mi wskazać jakąkolwiek ekipę rządową, która nie popełnia błędu, ale żadnej zbrodni nie znaleziono. Ministra Ziobro ciągano po prokuraturach, nie potrafiono wykazać żadnego łamania prawa. To samo z tajnymi służbami i policją za rządów PiS-u. Pierwsze kłamstwo, które dało zwycięstwo wyborcze. PiS stanowi potężne zagrożenie dla demokracji. Później mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Dowiadujemy się krótko przed tymi wyborami, proszę Państwa, że stocznie zostały odsprzedane, miejsca pracy ocalone. Co się okazało? Nieprawda. Drugie kłamstwo. Mamy teraz wybory samorządowe i premier, zawodowy polityk odpowiedzialny za
sferę polityki całego państwa. Mówi, nie róbmy polityki. Trzecie kłamstwo. Jako badacz, który uczy studentów metod odróżniania prawdy od nieprawdy, uczy metod naukowego ustalania faktów, stwierdzam, że pod wieloma względami mamy do czynienia z władzą opartą na nieprawdzie, manipulacji i kłamstwie. Dlaczego ta władza odnosi sukcesy? Dlaczego ta władza przez 4 lata uzyskuje, teraz się to zmniejszyło, ale przez 4 lata uzyskiwało bardzo wysokie notowania? Dlaczego? Jednym z powodów jest nasza słabość, ponieważ nie potrafimy w rozmowach z naszymi rodakami pokazywać te nieprawdy. Jak ktoś jest bardzo pewny siebie, czasami agresywny, i opowiada o różnych zbrodniach PiS-u albo o osiągnięciach Platformy, nie potrafimy w sposób spokojny, kulturalny, ale stanowczy się przeciwstawić i punkt po punkcie powiedzieć, to jest nieprawda, to jest manipulacja, wprowadzili cię w błąd, pobłądziłeś. Gdybyśmy umieli to zrobić, to wyniki notowania Platformy nigdy nie poszybowałyby tak wysoko, jak było jeszcze niedawno. Dopiero w ostatnim czasie coraz więcej Polaków w różnych miastach, miasteczkach, którzy bali się mówić o swoich odczuciach i sympatiach, podnosi głowę. Proszę Państwa, jednym z mechanizmów jest tutaj brak odwagi. Czasami wystarczy drobna odwaga władzy. Tam mam przykład. Jest spotkanie ludzi z kilku instytucji rządowych na temat pewnego projektu unijnego. I jeden, był tam pewien wiceprezydent miasta, to nie w naszym regionie, mówi, no chyba wszyscy tak tu jesteśmy, to popieramy Platformę. I się rozgląda po sali. W tym momencie jedna pani mówi, nie, ja zawsze głosowałam za PiS-em, bo coś w tym gladzie mi nie budzi mojego zaufania, ale Kaczyński zawsze wydawał mi się odcięciowy. I w tym momencie 6 innych osób też mówi, a my też jesteśmy za PiS-em. Gdyby ta pierwsza osoba się nie odważyła, to ci pozostali by się nie odważyli. Refa, doceniajcie to, że czasami drobny akt odwagi jednej osoby, która powie, uważam, że jest inaczej, może ocalić inne osoby przed tchórzostwem. Inne osoby przed pójściem ze spuszczoną głową, bo ktoś się nie przyzna, a potem się będzie gryzł. Będzie mu przykro. Moja książka przedstawia różne argumenty dla osób, które chciałyby uzyskać pogłębione rozumienie spraw polskich. Chciałem Państwu przeprosić za nieporozumienie związane z terminem rozpoczęcia dzisiejszego spotkania. Jest tyle kanałów informacyjnych, SMS-y, Twittery, internet, prasa, że w jednym miejscu było 18, w innym 18.30. Przyjechaliśmy wszyscy na 18, żeby być do Państwa dyspozycji. Kilka ciekawych rozmów nawet miałem okazję już odbyć. I dalej ja i wszyscy moi koledzy akademiccy, mój kolega z kancelarii prezydenta, no i ta pani, do której nie wypada mnie mieć pociągu, bo jako człowiekowi żonatemu i ciatemu, są do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś żale, niepokoje, to myślę, że jest dobra okazja, żebyśmy o polityce porozmawiali. Bo hasło, z którym jeszcze promuję moją książkę, jest takie. Musimy udomowić politykę. Nie bać się o polityce rozmawiać w naszych domach. Bo jak będziemy o polityce rozmawiać tylko z telewizorem, to telewizor zawsze nas przegada. On będzie zawsze sprytniejszy. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować panu profesorowi za ten niezwykle barwny i interesujący wykład, jak na prawdziwego akademickiego wykładowcę przystało. Pan profesor nie potrafił w jednym miejscu zbyt długo ustać, co największą bolączką telewizji regionalnej, która próbowała nakręcić z tego jakąkolwiek setkę. Natomiast zanim oddam Państwu głos, tylko jedna taka myśl mnie na koniec przyszła do głowy, gdy pan profesor powiedział o potrzebie udomowienia polityki jako historykowi. Otóż, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej
szlacheckiej, bo tak ją nazywaliśmy, albo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która była państwem demokratycznym w obrębie wczesnego tak zwanego narodu politycznego, czyli szlachty. Szlachty, która była w dosyć dużych ilościach w Polsce, nieporównywalnych z innych krajów, przekraczało to 10% ogółu społeczeństwa, więc to była naprawdę dosyć duża grupa mająca pełnię praw politycznych i decydujących o najważniejszych sprawach w Polsce poprzez system ówczesnej demokracji, sejmiki, sejm walny i wreszcie wolna elekcja, więc wybór króla także. Nazywano całe to społeczeństwo biorące aktywny udział w życiu politycznym narodem politycznym. I wówczas przynależność do tego narodu politycznego, możliwość korzystania była najwyższą orientacją, no bo to tylko i wyłącznie ta część posiadająca rodowód szlachecki mogła sobie na to pozwolić. Dzisiaj zupełnie odwrócono to pojęcie. Proszę Państwa, zachęcam do dyskusji, zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Czy pytań, czy też swoich spostrzeżeń? Panie profesorze, dziękuję i pragnę powiedzieć, że to, co Pan nam przekazał, to jest istotne i chciałam się tak skromnie podzielić jednak i radością, ponieważ nam pomaga w tym wszystkim, tej polityce, chociaż to się nazywa Radio Maria, to jednak dużo nam pomaga i telewizja trwa. To jest bardzo coś cudownego i chciałam ciutko powiedzieć, że w tej chwili to jest piękne, co robią właśnie słuchacze Radio Maria, ale i tam się włączają przeciwnicy nasi, ale to nie szkodzi. My je zachęcamy do tej rozmowy i do tego dialogu. A poza tym chcę zakończyć, że może jednak należy też troszkę mieć optymizmu, ponieważ mamy tego najwyższego i tego, któremu właściwie my chrześcijanie jesteśmy dla niego poddani. I modlitwa, uważam, którą zachęca Radio Maria i ojciec Tadeusz Rydzy, który ma duże mądrości w głowie, Pan mu dał ten dar. I na pewno uważam, że jeżeli będziemy tak po troszku, chociaż nas jest tutaj mało i starsi ludzie, ja też jestem starszą osobą, ale uważam, że jeżeli coś będę rozmawiać, troszeczkę będę robić, to uważam, że też dużo zrobię. Tak uważam. Dziękuję ślicznie. Panie profesorze, jak doskonale tutaj odebraliśmy Pana przekaz, wiele umysłów jest zatruwanych przez media. I czy Pan profesor nie uważa, że zwłaszcza młode umysły, dzieci i młodzieży powinny być właściwie kształtowane w szkołach od pewnego poziomu? Czy to są szkoły sześcioklasiści, pięcioklasiści, następnie gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych? Mówię nie tylko o lekcjach WOS-u, ale również o dobrych lekturach. Kto był kiedyś w Polsce? Co wydawnictwa Pana profesora Nowaka? Proszę Państwa, Pan wspomniał o młodzieży. Ja muszę powiedzieć parę słów, ale muszę zrobić to, czego Donald Tusk na spotkaniu z ludźmi nigdy nie robi. Mianowicie muszę być wobec Was krytyczny. Gdy jeżdżę na spotkania, na przykład klubu Gazety Polskiej, czy rozmaitych środowisk niepodległościowych, to widzę sytuację podobną do dzisiejszej. Jest tylko kilka młodszych pań, pan jest młodszy i wiele osób w wieku moim albo starszych. Co to znaczy? Że zagubiliśmy swoje dzieci i wnuki. Nie potrafimy, bo nie dotyczy tylko moich spotkań. Wielu kolegów, którzy myślą podobnie, na przykład wspomnianego tutaj pana profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagubiliśmy młodsze pokolenie. Dlaczego? Bo od samych siebie za mało wymagamy. Jeśli nie będziemy starali się nabywać
tych umiejętności, które ekscytują młode pokolenie, to oni nas zostawią z tyłu i pójdą sobie często ku bardzo złym sprawom. Pójdą w stronę ruchu poparcia człowieka ze świńskim ryjem, a nie w stronę ruchu poparcia prawdy i suwerenności, proszę Państwa. Jeśli apeluję do ludzi w moim wieku, opanujcie komputery, opanujcie komórki, internety, Twittery, Facebooki i nasze klasy, bo bez tego nie będziecie mieli wspólnego języka ze swoimi wnukami i dziećmi. Czasami na takich spotkaniach ludzie mnie pytają, co możemy zrobić dla Polski. I jest na to kilka prostych odpowiedzi. Na przykład emeryt, który opanował internet i komputer, a dzisiaj internet i komputer to jest, nie są żadne wielkie pieniądze, może powiedzieć sobie, każdej doby przez godzinę patroluje internet dla Polski. Wpisuje się na różnych forach, klubach dyskusyjnych i pokazuje, że ci, którzy wierzą w swój kraj, istnieją. Jakie to jest ważne dla Państwa przykład? Niedawno, proszę Państwa, jedna z gazet, dokładnie to była Polska The Times, można to zresztą w internecie sprawdzić, niedawno, to było za 3 miesiące temu, podała taką oto informację, że istnieją firmy, które zajmują się czarnym PR-em, czarną propagandą, ale nie w ten sposób, że próbuje się znaleźć jakąś postać, jakiegoś parlamentarzystę, polityka i wygrzewać coś w jego życiorysie albo zmyślić coś, tylko że ogólnie krytykują przeciwników politycznych, że podobno za każdy wpis dostają kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy i wypisują na rozmaitych forach. Przykładowo jest taki portal w polityce.pl, moim zdaniem dobrej jakości portal ludzi, którzy wierzą w Polskę, są przywiązani do naszej tradycji narodowej i chrześcijańskiej. I tam jest pełno wpisów bez sensu kompletnie, jakby chciano obrzydzić ludziom politykę. Otóż, proszę Państwa, otóż w tym artykule było napisane, że takimi wpisami zajmuje się specjalne firmy. I to mnie nie zdziwiło, bo można było się tego spodziewać, ale chcę zwrócić Wam uwagę na jedną z informacji, którą podał człowiek pracujący w jednej z takich. Mówi tak, czasami takie wpisy robimy też na forach i portalach, które kompletnie nie mają żadnego politycznego dźwięku. Na przykład, jest jakieś forum dyskusyjne mleczarni. Krzysztof Ty, to jest sektor produkcji żywnościowej towarzyskiej. I mleczarnia wypuściła, powiedzmy, jakiś nowy typ mleka, nowe opakowanie. I jest dyskusja, jakieś ludzie mają zastrzeżenia. I w tym momencie, teraz cały czas zaczynuję ten tekst z polskiego. W tym momencie na takim forum robimy wpis. Kaczyńscy tak skłócili Polaków, że nawet krowy są wystresowane i nie dają dobrego mleka. Proszę Państwa, teraz zastanówmy się przez chwilę, bo chcę Wam odsłonić pewien mechanizm psychologiczny, bardzo ważny, bez którego nie zrozumiemy, dlaczego Platforma ma tak wysokie poparcie. Jaki sens ma ten wpis? Jak go wziąć dosłownie, to się wydaje absurdalny, prawda? Nikt z domu myślący nie pomyśli, że to, gdyby nawet było to prawdą, że Kaczyńscy skłócili Polaków, co nie jest, ale gdyby nawet to było prawdą, czy to, że się skłócili Polacy, mogło wystresować krowy, których mleko z tej mleczarni jest potem niesmaczne. Ale człowiek, który robi takie wpisy, wyjaśnił, jaki sens mają te wpisy. Nie tylko chodzi o ośmieszenie. Nie tylko chodzi o to, że część czytających nie myśli krytycznie i logicznie. Gdy człowiek, który się polityką nie interesuje, w miejscu, gdzie nie spodziewa się żadnej politycznej propagandy, argumentacji, spotyka taki wpis, ma wrażenie, że większość jest przeciw PiS-owi. A ponieważ znaczna część ludzi ma mentalność stada, przyłącza się do większości, jeśli w internecie sztucznie wykreujemy iluzję większości, która jest antypisowska czy antykaczyńska, to inni ludzie będą myśleli, że wypada być antykaczyńskim. A zatem, jesteś emerytem? Chcesz zrobić coś dla swojej ojczyzny?
codziennie przez godzinę, w dzień czy w nocy patrolujesz internet i wpisujesz rzeczy po naszej stronie, po stronie ojczyzny, po stronie tradycji, po stronie samodzielności, po stronie prawa. Neutralizujesz jad, który jest sączony za pieniądze. Tak odpowiadam, gdy mi się pytają ludzie, co możemy zrobić dla pacji, co sami, czary człowiek. Spędzasz przez internetem codziennie 5 godzin, albo niektórzy 10, jedna godzina nie będzie dla twojej ojczyzny. Nie wiesz, co pisać, to wchodź na te portale, które są dobre, jak niezależna.pl, w polityce.pl, jest więcej takich dobrych portali. I informacje stamtąd, albo tak zwane linki do informacji stamtąd, przeklejaj w inne miejsca. Propaguj to, co służy prawdzie i Polsce. Czy to jest dobry komentarz do pana uwagi młodzieży? Czy nie całkiem? Nie całkiem, ale dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że pan profesor mnie tu natknął tym, że nie przychodzimy z dziećmi czy z wnukami. Przepraszam, że niektórym to wypomnę. To znaczy ja akurat nieraz tam ciągam, chociaż ma lat 11, ale to jest rzeczywiście dobra uwaga. Ja, ponieważ ja wysyłam SMS-ów, mailów i tego typu rzeczy na spotkania mnóstwo. To młody kozioł. To muszę powiedzieć, że teraz jak będę wysyłał, zaznaczę, że trzeba przyjść co najmniej z jednym dzieckiem lub wnikiem. To będzie myślę, że... Albo córką kusia. To nie wiem, co na to sądzi. Z tym pociągiem może tam być pewien kłopot. Natomiast, proszę państwa, ten internet jest rzeczywiście ogromną, taką ważną rzeczą. Ja dam taki przykład. Pan profesor Grzegorz Górski od pewnego czasu stara się wszystkich mobilizować w Prawie i Sprawiedliwości, aby stronę, którą stworzyliśmy, taką Prawa i Sprawiedliwości lokalną, za wszelką cenę ubogacać i żeby stała się takim źródłem informacji. I dzisiaj zdarzyła się pierwszy raz rzecz następująca, zadzwonił do mnie dziennikarz takiej może mało ciekawej gazety, no ale gazeta jak gazeta, Super Express, i pyta się, czy to prawda, że jutro będzie w Toruniu pan premier Kaczyński. Ja mówię, nie, rzeczywiście był taki moment, że to było rozważane, ale nie puszczaliśmy tego w obieg, ponieważ nie było to do końca pewne. Okazało się, że jednak tej wizyty nie będzie. A kiedy będzie? No, mówię, no nie wiem, no być może w przyszłym tygodniu, jak tylko będzie taka informacja, to od razu przekażemy dalej. Aha, dobra, no to ja będę na waszej stronie jak zawsze będzie. Mówię, tak, tak, oczywiście. To ja będę sobie na bieżąco stronę sprawdzał. Przecież że pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i to szkoda, no, że tak powiem, mojej świadomości, że to jednak ma sens, że to nie jest tak, że to sobie tam tylko wpuszczamy i prawda, gdzieś to idzie w przestrzeń, ale śledzą jednak. Śledzą i gdzieś to tam, proszę państwa, wychodzi, więc warto rzeczywiście o tym mówić. Natomiast pan tutaj pytał o profesora Jerzego Roberta Nowaka, jak sądzę, a nie profesora Andrzeja Nowaka. Ale pan profesor... Obaj zresztą zacni profesorowie. Tak, obaj zacni profesorowie. Zresztą pana profesora Jerzego Roberta Nowaka dopiero co, bo w piątek gościliśmy na spotkaniach w regionie. Z panem profesorem Górskim mieliśmy spotkanie wspólne z nim w Brodnicy, bardzo ciekawe i długie. Ja go potem musiałem zajść do Warszawy, co było naprawdę masakrą. Dotarłem w pół do drugiej, myślałem, że już nie dojadę. Proszę państwa. Jeszcze, jeśli państwo pozwolicie, w związku z tym, co pan profesor Zbrodowicz mówił, podam taki przykład, bo też czasami, oczywiście to są rzeczy ważne, ale my też mamy taką tendencję dzisiaj do ulegania pewnym iluzjom, które się przy pomocy tego internetu tworzy, takiej, że tak powiem, powszechności pewnych zjawisk. I trzeba mieć także tę pewną świadomość, że czasem z marginalnych historii tworzy się nie wiadomo jakie historie. My kilka miesięcy temu toczyliśmy w Toruniu taki bój o pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Bez inicjatywy pana posła chcieliśmy jako Rada Miasta doprowadzić do zbudowania takiego pomnika. Cierpliwie, mozolnie budowaliśmy pewną, że tak powiem, koalicję na rzecz zrealizowania tego przedsięwzięcia.
No właśnie na 3 dni czy 4 dni przed decydującymi wydarzeniami no powstała taka sytuacja, w której pewna gazeta, wiadomo mniej więcej jaka, rozpoczęła, bym powiedział, totalną ofensywę. No to już taką nieprzebierającą w środkach, tam codziennie kilka osób się wypowiadało, jakichś takich pseudo-lokalnych autorytetów, jacy to oni są oburzeni, że to my tu zawłaszczamy przestrzeń publiczną, nie wiadomo co. Już w tej, że tak powiem, psychozie nienawiści nawet przeciwko własnym kolegom występowali, bo kiedy mówiliśmy, że chcemy uczcić tam na przykład pana marszałka Szmalińskiego, czy posła Karpiniuka, czy jeszcze wiele innych osób, to już nawet w tym swoim amoku nienawiści nie byli w stanie po prostu pojąć, że także tych swoich kolegów po prostu postponują w tych wypowiedziach. A takim głównym argumentem było to, że przecież tutaj tak tyle ludzi się wypowiada, że tutaj ten internet aż tak buczy, aż dudni od tej ilości wpisów. Co się państwu, proszę państwa, okazało? No, Gazeta Nowości znana tutaj przecież też. Tych wpisów policzyliśmy tak naprawdę takich tam osób, które były jakoś zdecydowanie deklarowały swoją niechęć, było na poziomie kilkunastu. W Gazecie Wyborczej to było kilkadziesiąt, pewno niedużo, ponad 20 takich zidentyfikowanych poprzez te tak zwane niki, czyli pseudonimy, osób, które bezustannie tam, że tak powiem, napędzały. No w pomorskiej prawie tego generalnie rzecz biorąc nie było. No jak się w Facebooku zaczęli skrzykiwać, no to zaczęli tam się pod hasłem nie pomnikowi. No i z całej Polski zebrali, nie wiem, około 3 czy 4 tysięcy osób. Z całej Polski. Co to są za liczby, co to są za wielkości? Ale to był główny argument później w tej debacie, że prawda tutaj tak to zorganizowane powszechnie społeczeństwo tak bardzo się, że tak powiem, przeciwstawia. I rzeczywiście też naszym błędem pewno było to, że myśmy do tego wagi takiej nie przywiązywali, żeby stworzyć alternatywę w postaci pozytywnego przekazu. I tym bardziej jakby to pokazuje, że to, o czym profesor Zybertowicz mówił, jest dzisiaj niezmiernie ważne, że nawet na poziomie, no, bo to przecież można powiedzieć, to był już w ogóle skrajny margines, tak? Ci, którzy się wypowiadają, już nie chcę mówić, co oni tam pisali, bo to trudno nawet, że tak powiem, oceniać, bo to się nie nadaje do oceny. Ale ci ludzie tworzyli alibi dla tych politykierów, którzy później występowali i opowiadali, jak to oni tutaj, prawda, bardzo się powołują na te Fox Populi. Nie dajmy tego zawłaszczyć, bo to jest najprostsze dzisiaj narzędzie manipulacji, a naprawdę niedużo trzeba, nie bardzo dużo trzeba, żeby pokazać zupełnie inny obraz rzeczywistości, takiej, jaka ona jest naprawdę. Więc nie zdominowanej przez jakieś bandy frustratów. Proszę państwa, zachęcam do kolejnych pytań. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, idąc, że z całej Polski zebrali 3000 osób, natomiast tylko na mszy i na spotkaniu z panią Wasserman, którą organizowaliśmy w Toruniu, dopiero co było ponad 700. Więc może ja zacznę od tego, jak panowie widzieli, że jest nas tu większość starszych osób, a młodych brak. No moja wina, każdy powinien się wziąć na kurwa i na drugi raz młodych pobudzić. Jestem mamą pięciorga dzieci, dorosłych, babcią, prababcią i boli mnie właśnie to, jak słucham w Radiu Maryja, słucham go od początku zatrzeć i trudno się dostać, kiedy ostatnio dyskusji było takich ciekawych, ale niestety co brem, zajęte. W każdym bądź razie powiem krótko, mnie przeraża to, co się dzieje. Bo ja jestem rok 25. Znam Polskę wspaniałą, bo dowada się ona na moich oczach. Gdy mnie według COP-u wszystko, jestem warszawianką rodowitą, z krwi i kości. Mąż był stąd, dlatego gdzie żona, gdzie mąż, tam żona. Tak powinno być. Byliśmy ze sobą 54 lata, ale już 15 lat nie żyję, niestety, szkoda.
Natomiast teraz to mnie przeraża, jak już powiedziałam. To, co się dzieje. Niszczy się, sprzedaje się, wszystko polskie się rujnuje. Ja nie wiem, z kim nie rozmawiam, to każdy, ach, co tam za granicę wyjeżdża. I ludzie już tak taksówkarzy, ponieważ tak mi się ostatnio przyprawiło, że dużo chorowałam, bo już mam nie dwa kolana, nie swoje, kręgosłup pokręcony, także korzystam z taksówki, ile mogę. Już iluś ich nawróciłam. No myśmy tak w końcu głowie. I tu właśnie jest to, że tym młodym trzeba otwierać oczy. Bo jak nam wszystko sprzedadzą, a ja się boję, że oni jeszcze przez te dwa tygodnie jeszcze zrobią. Bo dzisiaj też prezydent podpisał tam jakąś umowę, która nie jest naszym, wcale dla nas dobra. My powinniśmy się wstydzić za to starszy, którzy by właśnie tak. A nawiasem powiem jeszcze, że pan w szpitalu w Chełmie i był pan major, emerytowany już. I tak za to brzydko mówić i na księży, i na w ogóle innych ludzi, że pytam, jak pan może, przecież to też nie należy dla człowieka w ten sposób. No, ale on dalej. Ja wiem, pan Bóg mi dał wtedy siłę, że mówiłam. Oczywiście, że 8 osób czekało, tak jak tu 10 innych. Wszystko cisza, szczególnie panie, ani później otworzyły. Jakiś pan tylko tam w końciku już skończył, ja mu powiedziałam, co o nim myślę, żeby wreszcie troszeczkę zaczął też inaczej myśleć. Potem tak się odwrócił, mówił, no ta pani ma naprawdę rację. A to dopiero trzeba po takim wykładzie. Przecież tak jak my wszyscy jesteśmy. A teraz wróćmy tu, jak pan powiedział, że do internetu trzeba się wziąć. Ja do tej pory byłam taka na papier. Powiedziałam, już jestem za stara, to już nie dla mnie, tam, ach, wiadomo, pożyję jeszcze rok, dwa, a tu pan mi pozwala żyć jeszcze, dzięki Bogu, więc widocznie coś ode mnie chce. Tylko panie Boże, powiedz mi, bo nie bardzo się orientuję. Otóż w tej chwili, dzisiejszym z kościoła, przyszedłem do domu, włączyłem radio i słyszę, w Grudziącu coś będzie z PiS-u jakieś w nocie. Więcej nie widziałam. Więc też no to dryn do wnuczki. Mówię, Agnieszko, daj mi numer do notu, no bo to słyszałam jeszcze, że to w nocie, więc coś, czyli komputer potrzebny. Bo ja go nie mam. To ksiądz Górek kiedyś całą noc na rozmowach niedokończonych już tak namawiał, że mnie wtedy prawie przekonał. Ale to nie tak dawno było, to jeszcze nie zdążyłam się przełamać. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć też, że biorę wiek pod uwagę, bo to już są naprawdę takie lata, że chyba do drugiego takiego stawka nie ma, jak ja. I czy to warto w ogóle coś robić z tym. Ale w każdym razie podróżyłam, tak jeszcze mi zaraz dzwonił i Mawciu, masz numer, no tu, ale to będzie o godzinie 18. Ja mówię, dobrze, to już mi numer na wszelki wypadek sobie zapisałam, ale mówię, już w tej chwili nie potrzebuję, to idę na tą 18. No i kochani, ja tylko powiem tak, Polska jest naszą matką, naszą darmicielką, to pan, który tam ma coś ze wsią do czynienia, ja nie mam, ale znam wieś. To jest nasze wszystko. I w mieście dużo się słyszy, co nam muszę naprowadzać, a po te ze wsi, a bo oni dostają, oni mają, a jeszcze im źle. A ja mówię, żeby o ich nie było, na wsi, gdybyście chleba nie jedli. Nie byłoby tego czy tamtego. Mówię, przecież są różne rzeczy takie, które no niestety zależne od wsi. I dlatego ja mówię, to jest nasza matka karmicielka, ale w tej chwili chora. Bardzo chora. Jak ja słucham tego wszystkiego, to mówię, to wszelkie robactwo weszło i raki mnie bardziej nie wiem. Róbmy coś z tym. Róbmy, młodsi ludzie. Szkoda, że nas chociaż nie ma, nie wiem dlaczego, bo moje dzieciaki są w Polsce, jedyny syn to w Grudziącu został. A tak to, no nie ma. I kto to ma robić? Ja z przerażeniem patrzę, że jeżeli, chociaż tak staram się nie wierzyć w to, że oni przejdą tym razem. Ale jeżeli przejdą, przepraszam za to, co powiem, ja czy to czarnowica. Będziemy pachołkami gdzieś tam go. Rozpacz jest grzech. Jest, ja nie rozpaczam. Panie Boże, pomóż, coś zrób. No gdzie są ci synowie? Ja wiem, matka polska jest chora.
śmiertelnie chora w tej chwili. Gdzie są jej dzieci? Gdzie ci synowie, gdzie te córki? Dobrze, że pani te kolana już ma zrobione, bo taka posłanka z Platformy mówi, że w tym wieku to już nie powinno takie rzeczy naprawiać, bo to szkoda pieniędzy. Panie profesorze, szanowni państwo, bardzo proszę, co powiem, że pan profesor musi rozszerzyć. Mówimy, że jesteśmy społeczeństwem wykształconym. Na Platformę Obywatelską większy odsetek ludzi głosuje z wyższym wykształceniem. Napis rzekomo to byle co głosuje, tak jak się mówi oficjalnie. Panie profesorze, czy jest możliwe, żeby społeczeństwo wykształcone manipulować nim do tego stopnia, co jest obecnie? Czy to w ogóle jest możliwe na dłuższy okres czasu, taka manipulacja, jak jest w tej chwili? Czy wykształcone społeczeństwo pozwoli sobie na to? Bo nie bardzo w to wierzę, no, żeby, bo tu można jeszcze dodać jakość tego wykształcenia, no można by się z każdej strony ustosunkować do tego. Bardzo bym prosił, by pan profesor był uprzejmy rozwinąć troszeczkę ten temat. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Może kilka zdań pan profesor powie na temat prezydenta Kaczyńskiego, bo generalnie to my bardzo mało wiemy na w ogóle na temat współpracy może był pan. Tutaj. Proszę, proszę. Pan Cezary, mam takie pytanie. Odnośnie tego rozdziału pomiędzy PiS-em a Polska jest najważniejsza. Jestem, mam takie pytanie, jaki według pana jest powód taki bezpośredni, bo było tam wiele ciekawych postaci, więc to też myślę, że rozdział nie jest dobry. I czy ten rozdział był może spowodowany pewnym brakiem pluralizmu w Prawie Sprawiedliwości, pewnej debaty, czy też po prostu te osoby grały na siebie, czy na pewne założenie, które sobie wcześniej przyjęły? Proszę państwa, jest kilka ciekawych rzeczy. Może na końcu opowiem parę słów o prezydencie Kaczyńskim i wtedy mojemu koledze, współdoradcy Krzysztofowi Ardanowskiemu dał głos, żeby także opowiedział, bo on na innym odcinku współpracował z prezydentem. Mnie w pewnym sensie już trudno, bo ja byłem doradcą spraw bezpieczeństwa państwa, czyli te sprawy związane z tajemnicami, z informacjami ściśle tajnymi, ale trochę o bezpieczeństwie energetycznym będę mógł powiedzieć, ale zacznę od uwag o tym wykształceniu. Otóż, proszę państwa, badania wykazują, że pod wieloma względami osoby wykształcone łatwiej się poddają manipulacji niż osoby niewykształcone. Bo po pierwsze, bo pan tutaj w tym pytaniu od razu na podkoniec trafnie powiedział, jakość tego wykształcenia. W Polsce nastąpił faktycznie przełom edukacyjny po 1989 roku. Ale większość osób, które zdobyło wyższe wykształcenie, zdobyło je w prywatnych uczelniach bardzo niskiej jakości. Dopiero w ostatnich 8 latach zaczęto wprowadzać pewne procedury i standardy chroniące prywatne uczelnie przed nadmiernym obniżaniem poziomu, ale w międzyczasie uczelnie publiczne także obniżyły poziom. Umasowienie kształcenia wiązało się z poważnym obniżeniem poziomu. Otóż z tymi wykształconymi to jest podobnie jak ze studentami, których my uczymy. Gdy studentów socjologii uczymy na takim przedmiocie psychologia społeczna, rozmaitych technik manipulacji, oni się uczą tego przez jeden semestr, sami robią pewne eksperymenty, to stają się przemądrzali i są przekonani, że im nie można manipulować. Potem w drugim semestrze robi się kilka prostych eksperymentów, pokazuje, że wiedza o technikach manipulacji wcale nie chroni przed manipulacją, bo pewne reakcje mózgu przebiegają automatycznie. I chcąc, nie chcąc, można na ludzi oddziaływać pewnymi wzorami negatywnymi i nimi manipulować. Po drugie, Platforma odwołała się właśnie do tej mentalności, o czym mówiłem na początku, postkolonialne czy postniewolnicze. Ludzi, którzy chcieliby pójść wyżej do góry,
ale nie bardzo wierzą w siebie, nie wierzą w swoją tradycję, nie wierzą w swoją rodzinę, nie wierzą w przeszłość swojego narodu i chcieliby się załapać u kogoś, kto im zaoferuje coś lepszego. Ta propaganda pieniędzy z Unii, przyjdą pieniądze z Unii, rozwiążą nasze problemy, do wielu z tych osób trafiało. Oni popierali Platformę, bo mieli nadzieję, że dzięki popieraniu Platformy im się poprawi. A to jest, proszę Państwa, pewien mechanizm, a ten mechanizm opowiem Wam na prostym przykładzie. Ja mam zegarek. Jak Państwo sądzą, ile kosztował ten zegarek? Ile? Ile drogi, czyli ile? Ten zegarek kosztował niecałe 600 zł. Proszę Państwa, otóż zegarek, który wygląda prawie tak samo i ma wszystkie takie same funkcje, ale jest firmy Certina, kosztuje 2600 zł i jest, był przez pewien czas reklamowany przez naszego kierowcę rajdowego Roberta Kubicę. Dlaczego młodzi ludzie płacili 2600 zł, żeby kupić zegarek, który wyglądał prawie tak samo i był na poziomie funkcjonalnym, miał wszystkie takie same funkcje jak ten? Dlaczego reklamy ze sportowcami, biznesmenami, z artystami powodują, że ludzie przepłacają za to? Kupują taki zegarek, który na zdjęciach czy na firmach nosi Kubica i czują się trochę lepiej, jak ludzie sukcesu. Mają ich podświadomość, daje im taki mały masaż ego, mały masaż psychiki i czują się tak, jakby oni odnieśli jakiś sukces. Otóż Platforma potrafiła na tyle sprytnie, na tyle inteligentnie komunikować się z ludźmi, że ci, którzy czują głód sukcesu, uwierzyli, że popierając Platformę, oni głosując na Platformę, czy popierając, czuli się jak ci młodzi ludzie, co kupują za pieniądze, czasami od rodziców pożyczone, czasami trudem zarobione gdzieś na wyjeździe, czuli się tak, jak byliby prawie jak Kubica, czuli się ludźmi sukcesu. I to jest pewna słabość PiS-u, że PiS w swoim przekazie nie potrafił na czas dostatecznie, nowocześnie komunikować społeczeństwo. Ja o tym wielokrotnie rozmawiałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. On mówił, w roku 2005 mieliśmy przewagę technologiczną w komunikacji z wyborcami nad Platformą, ale potem oni nas wyprzedzili. Jak Państwo obejrzycie ostatnią kampanię, to jest szereg posunięć, które już są bardziej nowoczesne. Pokazuje, że PiS jakby odzyska ten oddech, ale pewne zaniedbania były zrobione. Pytanie o PJM. Proszę Państwa, ja jestem od urodzenia bezpartyjny i moja wiedza o wewnętrznych sprawach PiS-u nie jest tutaj za duża. Członkami PiS-u jest pan Krzysztof Ardanowski, jest pan poseł dr Zbigniew Giżyński. Ja nie wiem, czy ty, Grzesiu, jesteś członkiem PiS-u? Jesteś członkiem PiS-u? Państwa, proszę zwrócić uwagę, Grzesiu wygląda bardzo niewinnie, ale proszę Państwa, jest profesorem prawa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i nie biorąc ode mnie pieniędzy, bronił mnie w procesie z Zygmuntem Solorzem, z jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. I dzięki temu, że nie bał się wejść w konflikt z sędziami, potrafił tak sprawę poprowadzić inteligentnie, ale także zdecydowanie. Zwykły adwokat. Nie, jak szukałem adwokata, żeby zmienić na bardziej ofensywnego, to pewna pani adwokat bardzo zdolna powiedziała, ja nie mogę pójść na konflikt z sądem, bo sąd to jest moje miejsce pracy, nie będę się kopać w konie. Ale ponieważ Grzegorz Górski jest także profesorem uniwersytetu, to praca adwokacka nie jest jego jedynym źródłem, dlatego może sobie pozwolić na bardziej odważne przesunięcia. Dzięki temu mój proces z jednym z najbogatszych ludzi w Polsce skończył się bezkosztową ugodą sądową. Prawda? I dlatego wiem, że jeśli przyjdzie do walki o polskie sprawy w Senacie czy gdzieś za granicą, to mamy do czynienia z człowieka, który będzie umiał ostro i śmiało pomysłowo zagrać. Ale wracając, proszę Państwa, do pytania o tych wykształconych. Otóż jakbyście przyjrzeli się, jak wyglądają listy wyborcze PiS-u obecnie, to nie tylko mamy tam do czynienia z doświadczonymi politykami, jak
jak doktor Wierzyński, przy okazji udało mu się kiedyś doktorat zrobić z historii, zobaczcie, w PiS-ie doktor i w PiS-ie, nie? Jak Krzysztof Ardanowski, który był wiceministrem, jak pani poseł, która była wojewodą, prawda? Osoby, które mają doświadczenie w rządzeniu, ale nowi zupełnie posłowie są na listach PiS-u, nie tylko aniołki, nie tylko aniołki prezesa, młode dziewczyny, które nie boją się wśród swoich rówieśniczych mówić: jestem za PiS-em, bo jestem za Polską, jestem za PiS-em, bo jestem za prawdą. Nie boję się tego mówić. Ja tak samo jak ja się tego nie boję mówić, chociaż jestem bezpartyjny. Dlaczego jestem bezpartyjny? Bo uważam, że żeby doradzać, czasami trzeba krytycznie coś powiedzieć. Bo zanim zostałem doradcą świętej pamięci na Haczyńskiego, przychodzę teraz do tego motywu, to byłem doradcą przez kilka miesięcy do przegranych nieszczęśliwych wyborów, doradcą pana premiera. Dzięki temu, że nie byłem z tej maszynerii partyjnej, o pewnych sprawach można było mi łatwiej mówić, patrzeć z boku i łatwiej mówić. I na tym polega mądrość liderów, że z jednej strony budują partię i ją umacniają, a z drugiej strony potrafią sięgać po innych. Na listach PiS-u w tym roku, proszę Państwa, jest szereg profesorów, którzy nie są członkami PiS-u. Czyli mają doświadczenie, znają świat, a nie będą sługusami żadnymi. I teraz parę słów, proszę Państwa, o panie prezydencie Lechu Kaczyńskim. Proszę Państwa, pierwszym prezydentem po 1989 roku był Wojciech Jaruzelski. Drugim Lech Wałęsa. Trzecim przez dwie kadencje Aleksander Łukasiewicz. Kaczyński był czwarty, ale był pierwszym tak brutalnie i bezustannie atakowany. Proszę Państwa, dlaczego? Bo później wszystkim najdzielniejszy. A na czym to polega? Powiem Wam. Wojciech Jaruzelski był zarejestrowany w czasach swojej młodości jako tajny współpracownik służb wojska pseudonim Wolski. Służb kierowanych bezpośrednio przez Sowietów. Lech Wałęsa był zarejestrowany jako tajny współpracownik pseudonim Borok. Aleksander Kwaśniewski był zarejestrowany jako tajny współpracownik Ale. O tym, że oni byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy w okresie, gdy byli powoływani na ten urząd. I pełnili ten urząd, opinia społeczna nie wiedziała. Ale byli tacy, którzy to wiedzieli, posiadali ze sobą sznurki, za pomocą których można było nimi sterować. Proszę Państwa, Lech Kaczyński tu do pleców nie miał przyczepionych żadnych sznurków. Nie można było nim za kulis manipulować. Dlaczego trzeba było bombardować go frontalnie, dzień i noc, za każdą głupotę, za rzeczywiste potknięcie, za rzeczywisty błąd i za wymyślone sprawy. Bo czuł się lojalny tylko wobec swojego kraju. Żeby oddać za chwilę głos drugiemu byłemu doradcy, opowiem Państwu tylko taką historię, gdy pewnego wieczoru w trybie nagłym Lech Kaczyński wezwał do siebie, do pałacu, cały zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego, którym kierowałem w kancelarii prezydenta. W tym zespole był premier Jan Olszewski, był minister gospodarki Piotr Woźniak, był wiceminister gospodarki Piotr Naimski, jeszcze mniej znane osoby, ale bardzo dobrzy eksperci. I premier powiedział, i prezydent powiedział, że dotarły do niego informacje o tym, że sposób przygotowywania umowy gazowej z Rosją może być niebezpieczny dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Dyskutowaliśmy o tym przez dłuższy czas i w którymś momencie prezydent mówi: mogę przegrać drugą kadencję, ale na pewne rzeczy nie pozwolę. Bo czuję się strażnikiem konstytucji, która mówi, że jestem odpowiedzialny za suwerenność Polski. Jestem przekonany, że gdyby nie ta straszna katastrofa, to gdyby przyszło do pewnych decyzji, to on by publicznie pewne sprawy nagłośnił, pewne informacje, które nam wtedy przekazywał, by ujawnił, nawet gdyby miał być tak bombardowany przez media, żeby przegrał wybory. Bo uznawał, że służba jego krajowi nie może być niczym większym, co się może przydarzyć człowiekowi, który osiągnął taki urząd. O żadnym z poprzednich prezydentów nie mogę tego z czystym
sercem i umysłem powiedzieć. Krzysztofie, może jakieś wspomnienie o nauka czasu. Szanowni Państwo, cóż powiedzieć, do dnia śmierci Pana Prezydenta spotykaliśmy się z nim nieregularnie i regularnie. Ja mogę powiedzieć, że straciliśmy wielkiego człowieka. Człowieka, który bardzo głęboko kochał ojczyznę i to nie jest żaden slogan. Był rzeczywiście, tak jak Pan Profesor mówi, powładnięty ideą państwowości i roli Polski. Polityka Lecha Kaczyńskiego opierała się na trzech filarach, które Prawo i Sprawiedliwość i sukcesor jego myśli politycznej, czyli Jarosław Kaczyński, również przyjmuje. Na trzech filarach. Silnej Polsce w Europie. Silnej nie dlatego, że ktoś nam pozwoli być silnym, że ktoś łaskawie poklepie nas po plecach i powie, proszę bardzo, wy możecie tutaj mieć swoje miejsce. My to miejsce mamy od tysiąca lat i nikt nie będzie nas po plecach poklepywał. Silna Polska, Polska oparta na wielkich zasobach, którymi dysponuje, również na zasobach materialnych, na zasobach naturalnych, na wykształconych ludziach. To jest Polska, która może i ma prawo mieć silną pozycję w Europie. Owszem, mamy takich sąsiadów, jakich mamy, ale to tym bardziej. Pokazuje, że Polacy muszą bardzo mocno liczyć na siebie. Drugie, to była Polska solidarna. To przecież było hasłem również kampanii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czyli Polska oparta na rzeczywistej solidarności Polaków. Owszem, każdy ma prawo się bogacić, każdy ma prawo się rozwijać, każdy ma prawo wykorzystywać swoje umiejętności, zdolności i tak dalej. Ale nie może być sytuacji takiej, że powstają niesamowite, ogromne fortuny, które w skali Europy i świata się liczą, a poszerza się sfera realnego ubóstwa. Ludzi, których nie stać na kupno węgla na zimę, których nie stać na ubrania, na książki, na żywność. I trzeci filar polityki Lecha Kaczyńskiego to była pamięć. Pamięć polityczna, pamięć o tym wszystkim, co nasz naród buduje, co jest korzeniami tego narodu. Zarówno te rzeczy piękne i wspaniałe, które mogą nas uwzniaślać, które mogą być i powinny być znakomitym odniesieniem również w wychowaniu dzieci i młodzieży, ale również i o tym, co może w historii naszego narodu było symbolem głupoty, niewykorzystania szans, zmarnowania jakichś okoliczności i okazji, które były, po to, żeby wyciągać z tego wnioski, tych błędów nie popełnić. Straciliśmy wielkiego człowieka, również bardzo odważnego. To jest sprawa choćby zaangażowania się fizycznego, osobistego w Gruzji, ale również człowieka, który nie bał się mówić o rzeczach, o których nawet może się niektórzy domyślają, ale boją się mówić. Jednocześnie ja miałem okazję wiele razy towarzyszyć prezydentowi również w jego wyjazdach zagranicznych i krajowych. Człowiek takiej ciepłego zachowania. Człowiek, który z wielkim szacunkiem odnosił się do kobiet. To jest może stara kinderszczyzna. To całowanie w rękę, to ten szacunek, pewnie wyniesiony z domu rodzinnego, szacunek do matki, do żony, który okazywał wszystkim kobietom, czy młodym, czy starszym, czy również młodszym, okazywał wielką estymę. Nawet przy Panu Prezydencie nie wypadało jakichś takich grubszych dowcipów opowiedzieć, bo to on byłby z tego powodu niezadowolony. Jednocześnie człowiek o ogromnym poczuciu humoru, umiejący również śmiać się z siebie, ze swojego wzrostu, ze swoich przywar, a przecież każdy ma przywary. W kampanii prezydenckiej, której nie było, która miała być dla Lecha Kaczyńskiego, motywem przewodnim kampanii miała być piosenka z pana Wołodyjowskiego, pieśń o małym rycerzu. Przecież może być większa doza autoironii i takiej umiejętności również pewnego żartu z siebie. Szkoda, straciliśmy wielkiego człowieka, ale tym bardziej myśl pana prezydenta musimy dalej kontynuować i wydaje mi się, że my wszystko to robimy. Jedno zdanie, ja cieszę się bardzo ze zorganizowania tego spotkania. Jest to wielkie wydarzenie i cieszę się, że mogę pana profesora po raz kolejny słuchać. My mieliśmy kiedyś okazję prowadzić długie Polaków nocne rozmowy gdzieś tam w Warszawie. Teraz chętnie przeczytam książkę. Ale nie chciałbym, proszę państwa, żebyśmy w taki nastrój minorowy popadli, że wszystko zmarnowane. Niechaj żywi nie tracą nadziei. Są symptomy poprawy. Narzekamy na młodych, że może nas tu za mało, ale pojawiają się symptomy poprawy sytuacji. Ludzie już nie chcą dać się ogłupiać, bo przecież pan profesor mówi o mechanizmie.
mechanizmie ogłupiania, o mechanizmie manipulowania, o podziale społeczeństwa na tych wykształconych i na ten lud pisowski, ciemny i głupi. Przecież już nikt w to nie wierzy. Ludzie zaczynają się od kłamców odsuwać. Ciemny lud, profesorze. Zaczyna się, proszę Państwa, również społeczeństwo, to demokratyczne, obywatelskie społeczeństwo, organizować dla zdobywania wiedzy. Ja chcę podziękować i Zbyszkowi, i wszystkim, którzy organizują nie tylko tu, w dużym mieście Grudziądzu, ale w Wąbrzeźnie, w Golubiu-Dobrzyniu, w Rypinie. Przecież tam przyjeżdżają, to jest pierwsza półka polskich publicystów, naukowców, ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą i ludzie przychodzą. Mamy, pani o tym wspomniała, znakomite narzędzie nie tylko formacji duchowej, ale również uczciwego informowania. To jest radio nasze i telewizja Trwam, to jest nasz dzień. Dochodzi Gazeta Polska, również w wydaniu codziennym. Mamy rewelacyjny tygodnik Uważam, że, który ma taki nakład w tej chwili, że to salon jest przerażony tym wszystkim. Bo ludzie odwracają się od tych gazet, które w różnej formie kłamią to samo. Społeczeństwo się budzi. W związku z tym niech żywi nie tracą nadziei. Na pewno jesteśmy w stanie te wszystkie złe tendencje pokonać. Ja spotykałem się z Państwem rok temu, kiedy kandydowałem do Sejmiku i również Waszymi głosami wszedłem do Sejmiku. Proszę Państwa, mamy bardzo dobrą listę Prawa i Sprawiedliwości. I mówię to nie tylko dlatego, że jestem liderem tej listy. Możecie wybierać ze znakomitych kandydatów. O wielu umiejętnościach, o wielu kwalifikacjach. To jest właśnie profesjonalizacja również tych ludzi, którzy w polityce, w Prawie i Sprawiedliwości są, odważają się kandydować. Bo polityka to nie jest nic obrzydliwego, jak się próbuje przedstawić. Arystoteles kiedyś powiedział, że jest to mądra troska o dobro wspólne. I my wszyscy, czy na poziomie lokalnym, czy regionalnym, czy krajowym, czy międzynarodowym, o to dobro wspólne chcemy zabiegać. Także, proszę Państwa, więcej optymizmu. Wygramy te wybory i naprawimy Polskę. Ja jeszcze tylko takie dwie krótkie dosłownie uwagi. Jedna to a propos pana profesora Grzegorza Górskiego. Ja mam także z nim jak najbardziej pozytywne doświadczenia, jak chodzi o jego działalność na sali sądowej, bo był moim reprezentantem w sprawie, kiedy pozwał mnie obecny pan prezydent Bronisław Komorowski swego czasu, wówczas jeszcze jako marszałek Sejmu, i zakończyło się to dla nas w zasadzie, powinienem powiedzieć, sukcesem, ponieważ się z tego postępowania wycofał, a teraz reprezentuje mnie w sprawie z innym politykiem Platformy Obywatelskiej, który mnie pozwał, niejakim Stefanem Niesiołowskim. Dlatego, że komu miałem obrazić, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz tutaj pan profesor prosił, abym być może troszkę więcej powiedział na ten temat, a mianowicie a propos tego PJN. Jeszcze tutaj z was będzie pani poseł Marzena Drab, jak najbardziej. Otóż, proszę Państwa, mam w tym zakresie jakąś tam wiedzę, ponieważ do końca nade mną koledzy, że tak się wyrażę, i koleżanki pracowały z PJN, abym się związał z tym nowo utworzonym ruchem politycznym. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ uważałem, że absolutnie jakiekolwiek działania destrukcyjne na prawicy, nie wnikając nawet w pobudki, one nie były do końca szczere, te pobudki z ich strony, to są działania złe. Tak samo jak doskonale wiedziałem, że pani Joanna Kluzik-Rostkowska robi to ewidentnie na polityczne zamówienie pana marszałka Schetyny. To jest bardzo zręczny polityk, którego ja cenię jako polityka, naprawdę bardzo zręcznego, i to było absolutnie przez niego w zakresie jej konkretnych personalnych działań od A do Z zaplanowane, od A do Z. Reszta to różnie, trochę się dała zwieść, troszkę uwierzyła w swój geniusz. Oni uważali, że wynik w wyborach prezydenckich, który zrobił Jarosław Kaczyński, to jest wynik ich pracy, kompletnie nie rozumiejąc, że to jest wynik po prostu pozycji Jarosława Kaczyńskiego, jego charyzmy, tego wszystkiego, co ludzie dostrzegli po katastrofie smoleńskiej, a nie pracy tego sztabu. Ale najlepszym dowodem, cóż to był za pomysł PJN, to jest historia, która miała miejsce jesienią ubiegłego roku. Byłem wtedy w programie Kawa na ławę u pana Rymanowskiego i reprezentantem Lewicy w tym programie był Bartosz Arłukowicz, wówczas jeszcze nie w Platformie, ale w Lewicy. I po tym programie poprosił mnie, czy chwilkę z nim nie mógł porozmawiać. Więc rozmawiamy tam po wyjściu ze studia, a on mówi: słuchaj, Poncyliusz robi nową partię.
Ona ma być taką partią, która będzie łączyła różne środowiska. To ma być taki nowy ruch pokoleniowy, wyzuty z jakichś takich uprzedzeń ideologicznych. Celebryci mają się w to włączyć, gwiazdy różnego rodzaju. I wiesz, tak troszkę z lewicy, trochę z prawicy. Jak ty przyjdziesz, to ja też idę. Bo Poncyl już mówi, że nie może ciebie przekonać, żebym ja spróbował. Ja mówię, Bartek, ty jesteś w sumie miłym facetem. Ja cię lubię jako człowieka. Ale powiedz ty mi, co nas w sumie łączy poza tym, że obaj mamy konta na Facebooku? Zmieszał się. No wiesz, ale przecież to ten, ja mówię, Bartek, no partia to musi być pewien kręgosłup, muszą być pewne wspólne wartości, które się wyznaje. To jest, mówię, podstawa. Ja już abstrahuję od tego, że ja mówię, się nigdzie nie wybieram, ale nawet gdyby przyszło kiedykolwiek, za ileś tam lat do tworzenia partii, jak ja mam z tobą współpracować, jak ty na piechę donosiłeś do Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby mu uprawnienia lekarskie zabrali, bo on jest przeciwny aborcji, a aborcja powinna być dozwolona, jest dozwolona prawem w określonych przypadkach i każdy, kto jest przeciwny, powinien mieć uprawnienia lekarskie zabrane. I ty takie rzeczy robiłeś, ja mam z tobą tworzyć jedną partię, no mówię, Bartek, sorry, no przy całej sympatii osobistej do ciebie ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. A to daję jako pewien przykład, że są w polityce ludzie, którym jest wszystko jedno. Trochę tu, raz tu, tak, byleby jakoś tam, prawda, pływać po tej wodzie. Otóż mi nie jest wszystko jedno, nam, jak tutaj siedzimy, przy tym stole nie jest wszystko jedno i przypuszczam, że ogromnej większości, a pewnie wszystkim Państwu nie jest wszystko jedno i dlatego ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości i mimo, że naprawdę, ponieważ ja znałem tych wszystkich ludzi przecież od lat, mimo nie, wielu ceniłem, zwłaszcza muzealników ceniłem, jak też czułem się związany, bo Muzeum Powstania Warszawskiego i tak dalej, absolutnie to nie przyszło mi do głowy. Pani poseł może nadal prosić o słowo. Może kilka słów na temat prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Znałam go również osobiście i kiedy byłam na obiedzie wydany na cześć prezydenta Adamkusa, to wówczas miałam możliwość poznania go zupełnie tak blisko i byłam, to znaczy tak, zauroczona, ale byłam przede wszystkim zaskoczona, że jest to tak zwykły, zwyczajny, ciepły, otwarty, ufny człowiek, że właściwie do dzisiaj jestem pod wrażeniem, a powiem dlaczego. Ponieważ obiad przedłużał się dosyć, już późna była pora i ponieważ panią prezydentową wcześniej poznałam z racji pełnionej funkcji wicewojewody, kiedy pani prezydentowa przyjeżdżała do Ciechocinka, to przedstawiciel rządu opiekował się panią prezydentową, a ponieważ w Ciechocinku patronowała tamtemu festiwalowi, stąd ta nasza wcześniejsza znajomość. Kiedy już jest tak późno, może pani u nas zostanie? I powiem, że byłam w takim zakłopotaniu, no bo jak zostanę? Ja mogę zostać gdzieś tam u rodziny, u koleżanki, ale tak, że zostanę. I w tym momencie prezydent Lech Kaczyński już taki, bo to były już takie bardzo luźne rozmowy, już zdjęty krawat i woła go i tak, ja byłam po prostu no, w takim szoku, bo Leszku, Leszku, no tutaj jeszcze są oficjalne osoby, a pani Maria go woła, prezydentowa, Leszku, Leszku, chodź tylko i mówi, słuchaj, patrzymy, dzisiaj gościmy tutaj panią wicewojewodę, mówi, i zaczyna opowiadać, mówi, wiesz, mówi, pani wojewoda, mówi, jest z Grudziądza, a prezydent i Jarosław Kaczyński, kiedy studiowali, bywali czasami w Grudziądzu, słuchajcie państwo, podchodzi pan prezydent i mówi tak, tak, pani mieszka, mówi, w Grudziądzu, ja mówię, tak, a proszę mi powiedzieć, czy jeszcze w Grudziądzu są dwie linie tramwajowe i w tym momencie, proszę państwa, no jakby wszystko pękło, tak, no bo, no, była taka rozmowa zupełnie luźna, właśnie wspominał miejsca, w których bywał w Grudziądzu, myślę tutaj, to było z tych takich tam z tej relacji wcześniejszej, chodziło o miejsca przy Stomilu Dawnym, także mówi tam gdzieś mieli jakichś tam znajomych i przyjaciół, także to tylko pokazuje, jak był otwartym, ciepłym i wspaniałym człowiekiem. A ja chciałam jeszcze się odnieść tutaj do wystąpienia pana profesora. Myślę tak, że
No jest nas tyle, ile jest. Myślę, że ktoś może powiedzieć mało, ale ja myślę, że wystarczająco dużo, aby pewne rzeczy nieść dalej do społeczeństwa. Chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, że to, że my ze sobą nie rozmawiamy, to się nie zdarza tylko w rodzinach takich, gdzie jest się troszeczkę z boku w polityce, ponieważ wśród posłów, kolegów również są tacy, którzy, proszę Państwa, święta spędzają po zewnętrznej stronie domu, a nie przy stole świątecznym, tylko dlatego, że po prostu rodziny nie potrafią ze sobą rozmawiać na tematy polityczne. I dopóki rzeczywiście nie zaczniemy ze sobą rozmawiać, tu nie chodzi o to, żeby ktoś do kogoś czy do swoich racji przekonał, tylko żebyśmy zaczęli rozmawiać, a żeby zacząć rozmawiać i nabrać takiej odwagi i pewności siebie, to po prostu trzeba mieć argumenty. I ja myślę, panie profesorze, że pańska książka to jest po prostu to coś, co chyba jest potrzebne takim ludziom, jak my tutaj dzisiaj jesteśmy, ale nie tylko, żeby wyposażyć nas w argumenty, żebyśmy zaczęli rozmawiać i nie na zasadzie podnoszenia głosu, a rzeczowego, spokojnego przekonywania. I myślę, że jeszcze parę jakichś argumentów takich, aby odpierać ataki, że właśnie PiS nie jest w stanie rządzić, że PiS nie jest koalicyjny, że nie mamy zdolności koalicyjnej, jest to po prostu nieprawda. Jest to po prostu głos przestraszonych ludzi, którym być może, mam taką nadzieję, a myślę, że z nas tutaj wielu, że ci ludzie, którzy podnoszą głos, którzy kłamliwe rzeczy w naszą stronę wysyłają, po prostu boją się, że utracą wpływy, utracą władzę i przyjdzie czas rozliczenia i poniesienia odpowiedzialności za to, co zrobiono narodowi i naszemu krajowi. Także, panie profesorze, gdyby może jeszcze kilka argumentów takich dla nas do rozmów wśród rodziny, wśród znajomych, my spotykając się nawet na spotkaniach takich jak dzisiaj, myślę, że są one potrzebne, a z ust tak wspaniałego profesora, jakim jest pan, myślę, że będą takie wiarygodne, przekonywujące i będziemy je nieść dalej. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie jeszcze zbierzemy wraz z tą pani poseł. Byśmy poprosili najpierw pana profesora Zybertowicza, potem pana profesora Górskiego. Tam się ktoś zgłasza na końcu. Jeszcze jedno. Tylko prosił, jeżeli ma pan jakieś wieści na temat sondaży wewnętrznych, pisowskich. Bardzo proszę, żeby się podzielić. Nikt dzisiaj, proszę Państwa, odpowiedzialny nie powie żadnego sondażu z tego względu, że wszyscy już się nauczyli, że Polacy nie odpowiadają na takie pytania. Ale mogę Państwu powiedzieć, że raz w życiu miałem następującą historię. Zadzwonił do mnie ankieter z firmy sondażowej. To było jeszcze w zeszłej kadencji Sejmu. Z Cebosu albo z Opoku, nie pamiętam już w tej chwili. I pytał się bardzo szereg pytań, też oczywiście polityczna ankieta typowo, ale w różnych aspektach wiele pytań. I no ja cały czas, prawda, z jakiego miasta, no powyżej 200 tysięcy, jakie wykształcenie, doktora, jaki poziom tam zarobku, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc te dane podane, potem pyta się, jakie zdanie w tej sprawie, jakie z tej, jakie w tej, cały czas, prawda, no PiS. A taka dziewczyna dzwoniła. Naprawdę? Czy pan się dobrze zastanowił? Czy to, nie pomyliło się panu? Nie mogłam uwierzyć, że ten odpowiadający, mimo tych wszystkich danych, które wcześniej podał, jest zapisem. W końcu ja nie wytrzymałem, bo już mnie po prostu nerwy poniosły. Mówię, proszę panią, ja pani powiem więcej. Ja nie tylko jestem zapisem, ja jestem posłem PiS-u. Zanim mówiła, jakieś 3 czy 4 pytania szybciutko nam poleciała do końca. I jeżeli osoba, która, to może jakaś była stażystka, może niedoświadczona, może nikt jej nie wytłumaczył, że to nie można swoimi, prawda, sposobem prowadzenia rozmowy wpływać na osobę ankietowaną. Ale raz w życiu miałem taką historię, tak to wyglądało. Pan profesor Zybertowicz i na koniec poproszę pana profesora Górskiego jeszcze o podsumowanie. Proszę państwa, sondaże są narzędziem nie do pomiaru tego, co ludzie myślą, tylko narzędziem do mówienia ludziom, jak mają myśleć. Kiedy publikuje się
wynik sondażu, gdzie mówią 46% za Platformą i 21% za PiS-em, to chodzi o to, żeby ludzie, kierując się instynktem stadnym, lgnęli do tych, których jest więcej. Proszę Państwa, skąd się bierze instynkt stadny? Każdy z nas jest istotą ułomną, która chce mieć poczucie bezpieczeństwa. W sytuacjach niepewności, zamętu, szumu informacyjnego tworzonego przez media, komórki, internet, plotki, czasami specjalnie rozpuszczane, ludzie chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. A więc zastanawiają się, jak zachowałaby się większość. Trzeba skonstruować sztucznie tą większość. Jeśli nie jest tak oczywiście, że Platforma nie ma poparcia, ale ono jest sztucznie zawyżane po to, żeby było jeszcze większe. To jest mechanizm dobrze opisany przez psychologów i socjologów, tak zwanej przepowiedni samopotwierdzającej się. Bo część osób idących do wyborów podejmuje decyzję nawet w ostatniej chwili. Kierując się swoim takim na pół świadomym rozpoznaniem, jak inni reagują. Jeśli mają poczucie, że inni popierają jakąś partię za nią, to są za nią. Pamiętam, miałem kiedyś sąsiada, który był mechanikiem takim dużym, nieistniejącym już zakładzie pracy, w którym Marinowicz. To był chyba rok 2000, wybory były w 2001. Się pytałem, mówię do niego, na kogoś go sobie, na SLD, a dlaczego? No bo wszyscy tak. Ja mówię, jak to wszyscy tak? Ja nie, ja nigdy. A mówię, no mnie w pracy wszyscy tak. I otóż, a inni myśleli tak samo. Udało się poprzez skuteczną propagandę w tamtym okresie, poprzez oddziaływanie medialne, tworzyć wrażenie w wielu środowiskach, że ludzie są za danym panem. Wiele osób popiera, proszę Państwa, Platformę poprzez efekt stadny. Natomiast elektorat PiS-u jest elektorat bardziej okrzepły, świadomie myślący. Nie popieramy Kaczyńskich, bo tak chce większość, tylko dlatego jesteśmy przekonani, bo z naszych analiz wynika, że to są ludzie, których nie można ani zastraszyć, ani przekupić. Dlaczego z wszystkich partii, jakie są, to akurat PiS ma potencjał zmian największy? Ponieważ nie wsiąkł w rozmaite powiązania, które ograniczają pole politycznego manewru. Polityka, proszę Państwa, to jest pewna pułapka. Jak ktoś jest człowiekiem z zewnątrz, outsiderem, nie ma kontaktów wewnątrz, to nie może nic zrobić. Żeby móc działać, żeby skutecznie rządzić i zmieniać kraj, muszę mieć zaplecze społeczne, kontakty, powiązania. Ale jak tworzę kontakty, powiązania, to następuje mechanizm wzajemnego wyświadczania przysług i moje powiązania mnie także wiążą. Jeśli jakaś partia ma zbyt dużo powiązań, to traci zdolność reformowania. PiS jest partią, która jest pośrodku z tego punktu widzenia. Nie jest partią na uboczu, która nie ma powiązań, która nie rozumie społeczeństwa, ale nie wsiąkł na tyle w chore reguły gry, żeby utracić zdolność reformowania. Nie dlatego PiS ma zdolność reformowania, że tam są najwspanialsi ludzie i jedynie uczciwi. Nie, proszę Państwa, w wielu regionach, tam gdzie PiS sprawuje władzę, wszedł w różne mętne interesy. Ale nie ma na to odgórnego przyzwolenia. Natomiast w Platformie i w PSL-u jest odgórne przyzwolenie, przymykanie oczu na rozmaite powiązania. To kierownictwo PiS-u ma wolę zmian i umiejętności do przeprowadzenia zmian. Natomiast w przypadku innych partii takiego potencjału nie ma. Mechanizmy, które o tym decydują, próbuję opisywać, na ile potrafię, językiem zrozumiałym w tej książce. I tu ostatnia rada dla Państwa. Jeśli ktoś ma jakiegoś brata, z którym się wiele lat temu pokłócił i szuka jakiejś okazji, żeby się z nim pogodzić. Jeśli ktoś ma ciocię, która jest w Australii czy w Kanadzie i długo do niej nie pisał, to jest dobry pomysł. Uzyskać moją książkę, uzyskać dedykację i wysłać na pogodzenie.
porozmawiajmy wspólnie o Polsce, mój kochany bracie. Wiem, że masz inne poglądy, ale przeczytaj chociaż pół tej książki i sobie podyskutujemy. Ja mówię o optymizmie nie tylko dlatego, że tak bym chciał, że wszyscy chcielibyśmy wierzyć w dobry wynik. 3 dni temu rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim, który był w Bydgoszczy, więc Prawo i Sprawiedliwość prowadzi bardzo dokładne badania, nie po to, żeby sobie humor poprawiać, tylko po to, żeby wiedzieć, jakie faktycznie są nastroje społeczne. Nie te pompowane, ustawiane pod potrzeby określonych sytuacji. Więc media, nawet nam nieprzychylne, mówią o tym, że się wyniki bardzo zbliżyły, że to jest prawie równo, a według danych PiS-u wychodzi, że od tygodnia mniej więcej mamy 2-3% przewagę nad Platformą. O czym Platforma wie i to wywołuje takie paroksyzmy złości, ataków, problemów, autobus, dyskobus, cudawianki, po to, żeby odwrócić tą tendencję, którą wszyscy zaczynają dostrzegać. To jest również pompowanie palikota, żeby odciągnąć młodych ludzi, którzy powiedzieli, że nie chcą głosować na Platformę, to żeby chociaż nie zagłosują chociaż na palikota, żeby mieć koalicjanta jakiegoś. Ale naprawdę idzie wszystko w dobrym kierunku. Idzie wszystko dla PiS-u w dobrym kierunku, ale te 2 tygodnie, które nam zostały już niecałe, każdy musi ciężko pracować i musi to wykorzystać, żebyśmy jeszcze tych nieprzekonanych przekonywali. Jutro spotykamy się pewnie po raz kolejny w podobnym składzie. Zapraszam wszystkich tu obecnych na mszę za ojczyznę o 17:30 w kościele Franciszka Ksawerego i później na kolejne spotkanie, gdzie będziemy również sobie przekazywali wiedzę na temat tego, co się w Polsce dzieje. Bardzo zapraszam. Proszę Państwa, kończąc, taka uwaga jeszcze o tym wykształceniu i takim czasem kompleksie po naszej stronie. Ja już nie chcę mówić o tym, że jak Państwo byście chcieli prześledzić listy wyborcze PiS-u, już nawet nie mówię w naszym regionie i porównać to z listami wyborczymi Platformy. No choćby lider Platformy Obywatelskiej niedawno dzięki tu skądinąd jakiejś pomocy pana posła Giżyńskiego osiągnął stopień magistra, a więc po wielu, wielu latach został magistrem. To pokazuje, proszę Państwa, jak wielka jest tutaj dysproporcja, której sami często sobie nie uświadamiamy. Mamy takie kompleksy, ale ja mogę powiedzieć tak, od 20 lat pracuję jako nauczyciel akademicki, Andrzej jeszcze dłużej. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale no, muszę powiedzieć, że no nie jest dzisiaj najlepiej z tym przeciętnym profilem studenta. To już niestety, mówiłem przed chwilą panu posłowi Giżyńskiemu, nie wiem, czy państwo sobie uświadamiacie, że w przyszłym roku ilość miejsc na bezpłatnych studiach w Polsce będzie większa niż ilość urodzonych w tym roku wszystkich Polaków. I w przyszłym roku każdy absolwent matury, który będzie chciał pójść na studia, pójdzie na bezpłatne studia. Ja nie mówię o dodatkowej ofercie studiów płatnych. No co jest warte wykształcenie, w którym człowiek w ogóle nie musi rywalizować nawet o to, żeby zostać studentem. Ja dzisiaj uczestniczyłem w prywatnej szkole w egzaminach licencjackich i wyszedłem po prostu wstrząśnięty. Nawet nie chce mi się mówić, jak wygląda dzisiaj egzamin w takiej szkole. A ci ludzie mają na tyle tupetu, że za chwilę wyjdą i będą mówić, że przecież oni są tą wiodącą częścią narodu. Że występują jako ci wykształceni, im wmówili, że oni są tą elitą, no tyle, że im pracy nie zapewnili i 30% ponad z nich nie ma pracy. Dlaczego? No bo przychodzą później tak jak do mnie, do kancelarii i ludzie, którzy dzisiaj kończą studia prawnicze, nie są w stanie napisać prostego pisma. I mamy problem, żeby z nich naprawdę znaleźć kogokolwiek, kto się dzisiaj nadaje do pracy. To 20 lat temu było po prostu nie do pomyślenia. Więc proszę, żebyśmy też tutaj nie mieli kompleksów, żebyście... To nie chodzi też o to, żeby deprecjonować. Ja zawsze mówię, oczywiście jest lepiej, jak młody człowiek mimo wszystko studiuje, niż miałby stać pod kioskiem z piwem i pić piwo, czy robić gorsze rzeczy. To jest to wiele lepiej. Po studiach smakuje lepiej. No właśnie. Natomiast to są lepiej wydane pieniądze, jak idzie na studia zaoczne, niż na gorzałe czy na kolejki. To jest jasne. Natomiast no, ja jestem święcie przekonany,
że różnica między państwa wykształceniem, które jest dzisiaj, jest po prostu kosmiczna. I mogę to ze swojego punktu widzenia, no, jak i swoich obserwacji potwierdzić. Proszę państwa, i nie wierzmy, bo to jest właśnie jeden z tych mitów, który o mitach mówił pan profesor Zybertowicz, o mitach i kłamstwach, które oni, że tak powiem, głoszą. I nie dajmy się temu, że tak powiem, nie pozwólmy na to, ażeby te mity krążyły i pozostawały bez naszej reakcji. Ja chciałem podziękować panu Sławkowi Szymańskiemu za organizację tego spotkania. To też nie jest tak, proszę państwa, że nie staramy się poinformować, dotrzeć. No mamy takie, a nie inne możliwości, ograniczenia, ale cieszę się, że to kolejne spotkanie mogło się odbyć. Chciałbym powiedzieć, że także oprócz tego jutrzejszego spotkania zapraszamy, nie wiem, czy już państwo wiecie, na ten koncert, który będzie 2 października w parafii na lotnisku. Będzie koncert pani Haliny Frąckowiak, który jest takim dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II. Zapraszamy na ten koncert, zaproście państwo wszystkich, których się, że tak powiem, da, wstęp jest wolny, to jest po wieczornej mszy świętej, można sobie dzień zaplanować tak, żeby iść do kościoła wieczorem i po kościele przeżyć, jestem przekonany, wspaniałe chwile. I także 6 października wspólnie z Ruchem dla Grudziądza organizujemy też spotkanie, gdzie by pan słuchał. W Lubię Skala, będzie jeszcze informacja, w każdym razie serdecznie też zapraszamy i zapraszamy do tej współpracy, do tej aktywności. Dziękuję panu profesorowi Zybertowiczowi, dziękuję panu profesorowi Gruzińskiemu. Szanowni państwo, tak kończąc już to spotkanie, dwa słowa w takich kwestiach organizacyjnych. Szanowni państwo, tutaj nas jest 4, jeżeli chodzi o listę do Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o Senat, państwo już dobrze wiedzą, głosujemy na jednego kandydata. Tym kandydatem, naszym kandydatem, zachęcam państwa do oddania głosu, do wzięcia ze sobą ulotek pana Grzegorza Górskiego, profesora Grzegorza Górskiego. W związku z tym to jest nasz jedyny kandydat do Senatu i na niego głosujemy. Jeżeli chodzi o listę do Sejmu, tam macie państwo 26 kandydatów. Wspomniałem, że tutaj jest nas 4, jeżeli chodzi o tą listę. Natomiast pan profesor wspomniał też o mediach, a propos organizacji tego typu spotkania. To jest kolejny przykład na to, że media otrzymują dokładną informację z dużym wyprzedzeniem. Wszystkie grudziądzkie media, okazało się, że na portalu internetowym, tylko na dwóch portalach internetowych ukazała się informacja na Faktach i na Twoje Miasto. Natomiast jedyną rozgłośnią radiową, która pomogła nam w organizacji tego spotkania, oczywiście jest Radio Maryja, za co jesteśmy bardzo serdecznie wdzięczni. Także dziękujemy jeszcze raz, dziękuję panu profesorowi, dziękuję panu radnym.